Komentarz będzie taki, bo ja myślę, że ten mecz jest sparingowy, trzeba, bo w tygodniu zagraliśmy dwa, w poniedziałek pierwszy z Chojnicianką. Bardzo dobra gra w naszej ocenie, w mojej ocenie. Dobry wynik, jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, to biorąc pod uwagę intensywność i obciążenia treningowe w ostatnim tygodniu, to naprawdę ten mecz miał tempo, miał rytm i za to jestem, i z tego jestem zadowolony, że po takich ciężkich treningach zawodnicy jeszcze potrafili dobrze zagrać i dokładając do tego wygraną, także można być tylko zadowolony. Jestem też zadowolony z młodych chłopaków, którzy naszej młodzieży, bo trzeba powiedzieć sobie szczerze, że dzisiaj, na dzień dzisiejszy, mamy paru zawodników kontuzjowanych i to takich z podstawowego składu, można by powiedzieć. Natomiast ci, co zasilili z drużyny rezerw i zawodnik, który z juniorów młodszych zadebiutował, tak naprawdę dzisiaj 45 minut, no wypadł i bardzo pozytywnie. Dlatego należy się cieszy postawa bramkarzy, cieszy postawa ogólnie rzecz biorąc, nie analizować tak dokładnie minuta po minucie. Ogólny obraz defensywy jest pozytywny. No dwóch błędów się nie ustrzegliśmy, ale wyszliśmy z tego obronną ręką. Dziękuję. Dzięki.